Kilka minut temu odbył się zwiastun i kilka dodatkowych rzeczy powiązanych z Arcascented. I teraz zobaczcie sobie, co się wydarzyło. W tym filmie wam to wszystko mówię. Ty jeszcze subskrybuj kanał, a ja już ci mówię. Poza samym trailerem, o którym pewnie już 99% was słyszała. Jest jedna rzecz, która mnie mega cieszy. Jest taki kanał jak Nitrado. Nitrado jest hostingiem serwerów i oni zaprezentowali nam kilka fajnych rzeczy. Jaki będzie wybór postaci, w sensie jego cała, customizacja i wszystko. Jak będzie wyglądać kawałek gameplayu oraz jak będzie wyglądał. Oraz jak będzie wyglądało menu wybierania sobie serwera. Jak dla mnie to coś niesamowitego. Zobaczcie na to, ale dobra, to jest nic. Ark Ascended wychodzi już dzisiaj. Tak, Ark Ascended wyjdzie dzisiaj. Niestety nie naszego czasu, a amerykańskiego i niestety nie jesteśmy pewni jakiego. Albo wyjdzie o pierwszej albo o trzeciej, o drugiej, czwartej, piątej lub nawet szóstej. Dlatego spodziewajcie się, że tak naprawdę wyjdzie jutro dla nas. No niestety, minusy mieszkania w Europie. Jednakże pamiętajcie, że gra już jest dostępna na Steamie. Co prawda nie możemy jej jeszcze kupić, ale już wszystkie rzeczy można zobaczyć. Na przykład wymagania, do których przejdziemy za chwilę. Bo na moim streamie bardzo dużo osób powiedziało, że te wymagania no spalą mi komputer. No i szczerze nie dziwię się, ponieważ te wymagania nawet na minimalne są bardzo, bardzo duże. Ale liczę, że przynajmniej mój sposób, na którym zamierzam grać w Ascended po prostu da mi dużą płynność. O nim podzielę się w jakimś innym filmie, dlatego że muszę to jeszcze tam sprawdzić. Także teraz o wymaganiach. Zapauzujcie sobie w tej chwili film, bo właśnie się wyświetlają i sami oceńcie czy wasz komputer na tym pójdzie, bo zeszłoby mi chwilę na wymienianie tego wszystkiego. Wymagania już obczajone, no to przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli nie, nie traileru. Dostaliśmy kawałki gameplay od Nitrado. Nitrado to jest taki duży hosting, który po prostu współpracuje z Arkiem. I dostaliśmy od niego kilka urywków, które co prawda są powiązane z ich firmą, typu jak na przykład dołączyć na serwer Nitrado, ale w tle leci bardzo dużo przydatnych rzeczy. I patrzcie na to. Tak właśnie będzie wyglądało dołączanie na serwery, jak dla mnie wygląda to dosyć ciekawie, nie spodziewałem się takiego stylu, ale może być naprawdę fajnie. Jak widzimy od lewej Ark Survival of the fittest, który będzie już za jakiś czas, Drugie od lewej to Join Game, czyli po prostu dołączenie do trybu multiplayer, Create Game oraz Mod List, czyli wszystkie mody będą jakby w środku Arka, ciekawe jak to będzie zrobione. Szczególnie na konsole, bo konsole nie będą mogły przecież tego pobrać z warsztatu Steam, no bo to nie jest na Steamie. Dlatego zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A teraz petarda, system robienia postaci. Twórcy zapowiedzieli nam już, że ten system będzie troszkę się różnić od tego, jaki był poprzednio. I zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Jak dla mnie wygląda to genialnie, bardzo podoba mi się taki system i mam nadzieję, że w rzeczywistości będzie on jeszcze bardziej ulepszany. Zobaczcie, że możemy tutaj sobie naprawdę fajnie te Włosy nawet skastomizować. Zobaczcie na samą grafikę, jaki chociażby te włosy mają fajny odcień. To wszystko jest zrobione bardzo fajnie i naprawdę podoba mi się ta zmiana silnika. Oraz zobaczcie to, tutaj zostało nam pokazane jak będzie wyglądał serwer multiplayer. Będzie to bardzo podobne do tego co było poprzednio. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie to tak lagować i że będzie to jakoś fajniej optymalizowane. Ale jak dla mnie wygląda to całkiem fajnie. Bardzo podobne do poprzedniego. W trakcie robienia tego filmu nitrado usunęło resztę materiałów, ale z jakiegoś powodu nitrado niemieckie wrzuciło takie same, tylko że dali jeszcze więcej informacji. Cóż, oglądajmy. Także na tym, co nitrado niemieckie nam udostępniło, widzimy podwodny świat Arka. Zaraz pokażę Wam zwiastun i porównacie to sobie. Także zobaczcie, jak ten podwodny świat będzie wyglądać. Jak dla mnie jest to całkiem fajne. A teraz zobaczcie, jak dużo rzeczy zostało nam powiedziane dzięki temu, że chłop tutaj chodzi na reksie. Jednocześnie widzimy, jak będzie wyglądać reks, no to jest wiadome, ale za to widzimy, że kolor levelu się zmienia oraz zobaczcie na hud. Trochę inaczej to wygląda, trochę inaczej pokazuje zniszczenie broni i zobaczcie na wygląd tych drewnianych struktur. Jak dla mnie wyglądają one dosyć dziwnie, przypominają mi trochę piaskowiec. Dalej widzimy, jak będzie się latać na teksucie, za dużo tam się nie zmienia, jest to trochę inaczej graficznie zrobione. Na kolejnym wideo widzimy, że widać Last Death, czyli ostatnie miejsce, gdzie umarliśmy. Czyli w takim razie Wildcard wprowadził taką nową funkcję. Zobaczymy, jak to będzie działać w grze, ale fajnie wiedzieć, że coś takiego jest. Zobaczcie co widzimy na drugim fragmencie wideo. Widzimy jego drewniany dom w środku. Jak dla mnie wygląda to niesamowicie. Samo światło, które jest mega klimatyczne i jak dla mnie Arka Scended pod tym względem jest po prostu majstersztykiem. Jak będzie gameplayowo, no to zobaczymy już jutro. Dalej mamy fragment, gdzie chłop chodzi mamutem. Niestety nie dowiedzieliśmy się tam niczego nowego. Widzimy tylko wygląd mamuta, uteranusa i zwykłych karno. Oraz na ostatnim naszym filmiku, który został nam udostępniony, widzimy jak chłop chodzi z mieczem przy jeziorze. Dobrze, także to było omówienie tego, co wiemy z gameplay, teraz czas na trailer arka. Także, co tak właściwie widzimy na tym trailerze? Widzimy tutaj, jak nasza postać normalnie się budzi i robi te czynności, które zawsze, czyli drapie się po swoim krysztale i patrzy się na dodo. I od razu wam mogę zdradzić, że ten trailer jest robiony bardzo podobnie do poprzedniego trailera zwykłego arka. Dlatego, że jest tam bardzo dużo nawiązań i bardzo podobnych sytuacji. Teraz widzimy tylko Dinki i inne stworzenia na świecie. Niestety, ten trailer nie wnosi nic takiego wielkiego. Ale zobaczcie co będzie dalej. A teraz, zobaczcie co tu widzimy: ta mała, niepozorna argenta jest zwiastunem czegoś wielkiego. Jakiś czas temu twórcy coś wspominali, że może zrobimy małe wersje dinków wchodzące po świecie. I Gigantoraptor w swoim opisie miał właśnie napisane, że będzie on mógł się opiekować innymi stworzeniami, które są po prostu małe. Gracze myśleli, że chodzi o taką funkcję jak Mewing, ale jednak okazuje się, że będą te małe stworzenia, które będą sobie normalnie chodzić po świecie. Będziemy mogli je spotkać na pewno w takich gniazdach, ale zobaczymy też jak to będzie wyglądać w praktyce. Widzimy również dynamikę wody, która bardzo bardzo mi się podoba i fajnie, że coś takiego ten nowy silnik umożliwił. Kolejną fajną rzeczą, którą tu widzimy, jest to, że po prostu będą nowe zrzuty. Wiedzieliśmy już o tym, jednakże tak wyglądają ostatecznie. Fajnie? Nie fajnie? Sami ocencie w komentarzu. A teraz ta legendarna scena, która była w poprzednim trailerze zwykłego arka czyli Rex wdzierający się przez bramę. Jak dla mnie jest to legendarny moment, który wielu graczy arka zapamiętało właśnie z tego traileru. Dodatkowo w tym trailerze widzimy jeszcze dynamikę światła i walkę z bosami. Dodatkowo widzimy, jak będą wyglądały drzewa. Jeżeli je zetniemy, zostanie po nich pień, a bardziej jeżeli je staranujemy, bo gdy je zetniemy, może coś innego tam się pojawi. I ten piękny koniec, i ten piękny napis na końcu. Jak dla mnie Ark Ascended może być wielkim hitem. Czy tak będzie? Zobaczymy już za kilka dni, jak wiele osób go kupi i jakie będą wyświetlenia na YouTubie. Także ja byłem Bolo. Żegnajcie. Subskrybujcie kanał. Cześć.